Marzec albo kwiecień. Raczej marzec. Wieczór. Spotykam ją. Jest pijany jak świn. A ja jestem trzeźwy jak świn. Znam tekst. Idziemy na kawę. On między morzem wódki, a powrotem do domu. Ja pomiędzy kłótnią z jedną kobietą oraz nową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię. Siedzimy więc w knajpie, choćbym się nawet bardzo skupił, nie pamiętam w jakim. On pijany jak świnia, ja trzeźwy. I nagle on, wskazując jakieś dwie siedzące przy sąsiednim stoliku, proponuje, byśmy się do tych dwóch przysiedli. A ja mówię, ja nie mam ochoty. Ja mam do tego stosunek wysoce umiarkowany. Ja to sobie lekceważę. Dziś jestem w nastroju nieprzesiadany. Odejdź, wstrętny człowieku, ze swoimi propozycjami. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadany. Co ty w ogóle do mnie rozmawiasz, człowieku? Dziś jestem w nastroju nieprzysiadany. Pomiędzy jedną kłótnią z jedną kobietą, rozmową z drugą, która być może także przerodzi się w kłótnię. Ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadany. Ja proszę pana, to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadany. Więc zrezygnuję. Siedzimy w tej knajpie i rozmawiamy o czymś. O literaturze być może nawet o kobietę. Tam się trzyma nieźle, chociaż jest. Ja się nieźle trzymam, chociaż nie jak świnia trzeźwa. Deszcz zaczyna padać i znowu rano mówi, zobacz, to się nieźle składa. I w dwie i nas dwóch dosiążą się do nich, a ja mówię, ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju proszę pana, to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadany. Czasami zdarza, że jestem w nastroju nieprzysiadany. Tak się zdarza zazwyczaj, że jestem w nastroju nieprzysiadany. Siedzę sam przy stoliku i nie mam ochoty dostać się do nas, choćby w piwacie. Ja to pierdolę. Jestem w nastroju nieprzysiadany. Ja proszę pana, to pierdolę. Jestem w nastroju nieprzysiadany.
jestem w nastroju, nie przyczelaj mnie.